Jam Graffiti. Siódma edycja Graffiti ma się dobrze pod takim tytułem jak co roku. Ilu rajterów przyjechało do Terespola? 20. Tak, tak. Można powiedzieć z każdego końca Polski, że tak powiem, z nadmorza, ze wschodu, z Warszawy, także... Niektórzy mieli trochę kilometrów do pokonania. Tak, sporo. Ale co roku zawsze są. Co malujecie? To jest jakiś, macie jakiś określony temat, czy po prostu każdy maluje co chce? Każdy maluje to, co chce. Dzięki uprzejmości tutaj Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Terespolu, dzięki pani dyrektor, pani Ani Pietrusik, dzięki Łukaszowi Pogorzowskiemu, dzięki również burmistrzowi Jacku Daninkowi. Mamy, że tak powiem, sposobność, mamy finanse, żeby organizować to co roku. Każdy dostał farby, swoje miejsce do malowania i każdy po prostu maluje swój własny styl. W tamtym roku w tym samym miejscu malowaliście. To tak jest, że co roku odmalowują tak jakby tą ścianę i wam przygotowują ją do prac? Zawsze sami sobie odmalowujemy po prostu, bo jest po prostu problem z miejscem, żeby tylu malarzy, tylu rajterów mogło robić to wspólnie na jednej ścianie, więc no, po prostu odmalowujemy to, można powiedzieć, co roku. Czasami jest to inne miejsce, no ale zazwyczaj maksymalnie te 3 lata ściana wisi i robimy to na nowo. Czy w Polsce też takie wydarzenia są, bo to takie chyba nietypowe dosyć? Nie, są oczywiście, odbywają się. Myślę, że przede wszystkim w większych miastach. Tutaj chłopaki przyjeżdżają, bardzo, bardzo czekają na tę imprezę graffiti w Terespolu. Zwłaszcza, że jest to małe miasteczko, a jednak każdy przyjeżdża. No niestety w tym roku nie udało się, żeby ktoś przyjechał z zagranicy, zwłaszcza z Białorusi. No, wiemy, jaka jest sytuacja i pandemiczna i ogólnie, ale zawsze nawet jest jeszcze więcej osób chętnych do malowania. Niestety nie ma aż tyle miejsca, ale każdy zawsze mówi, każdy jest zdziwiony, że po prostu coś takiego się dzieje w Terespolu. To właśnie dzięki też między innymi takim ludziom jak pan, ale też i dzięki temu, że MOK też wspiera takie formy kultury. Tak, odkąd tutaj mieszkam, nigdy nie miałem żadnego problemu. Zawsze czy władze miasta, czy MOK w Terespolu zawsze mnie wspierał i to też na pewno mi pomaga i napędza do organizacji tego typu imprez. Czekamy na kolejną edycję. Myślę, że tak.